Dlatego, że wszystko, co robimy, wszystkie rzeczy poważne, wymaga przygotowania. Tak jak każdą czynność, czy każde większe działanie poprzedzamy pewną strategią i przygotowaniem, tak oczywiście, że improwizacja jest świetną rzeczą, natomiast nie do końca sprawdza się w chirurgii. Powinniśmy przygotować leczenie pacjenta wieloelementowo, to znaczy powinna być przygotowana strategia leczenia, powinien przygotowany być zespół leczący, ale powinien przygotowany być również pacjent, zarówno na samo leczenie, jak i na to, co czeka go po leczeniu. Dlatego prehabilitacja, czyli koncepcja kompleksowego przygotowania pacjenta, to najlepszy chyba sposób, by pacjent miał po pierwsze poczucie, że ma wpływ na własne zdrowie, po drugie, by to jego zdrowie rzeczywiście było w jak najlepszej formie po zabiegu operacyjnym i by ta satysfakcja, którą czerpie z powrotu do zdrowia, ta możliwość pełnej sprawności była jak największa. A więc przygotowujmy się, gdyż jeśli przygotujemy się dobrze, to to, co wydawałoby się nieuchronne, będzie nie tylko lepiej poznane, ale będzie oswojone, będzie też dużo łatwiejsze do przejścia dla pacjenta.